godziną 2:00 a 5:00. Także możecie tam posłać dziecka, wnuki i tam właśnie powędrować. Wielki brawa dla małego Ondraszka! Jakbyście zrobili 2 kroki do tyłu, żeby wszyscy się zmieścili, widzieli, będzie też łatwiej fotografom nagrać zespół. Prosimy 2 kroki do tyłu, żebyśmy zrobili troszeczkę przestrzeni do ładnych realizacji, do zdjęć. Witamy naszych fotografów, okiem fotoreportera Daniela Franka i Piotrka Kuśmierza. A przed nami już Skalne Podhale, zespół z który reprezentuje tradycję, kulturę Podhala. Przyklaskajmy im, zanim się nam muzykancio nasztymują. Małe baski, gęśle już w rękach, co się nam tu zaraz przygrają. Jak to widzicie, zespół młody, jest to zespół, który działał przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, także samo było to się na anemii, ale myślę, że za chwilę będzie rosół, już się będą lepiej czuli, charakterystyczne dla Skalnego Podhala. Tańce zalotne, są to tańce, w których łapce prezentują się przed dziewczętami. To głównie tańcuje właśnie kawalerka, a dziewczęty też koło nich skoczą. Każdy prezentuje się z jak najlepszej strony, z przodku, z zadku. Dziewczyny w wymianach wysokich skarpetach, podobne
wyjątkowe tego, że są to kraje, które występuje pasterstwo, ta kultura wypasu. Wielki brawa! Moi drodzy, w tym cieplu ze Szczyrku momentu 2 właśnie Klincio działo przy szkole podstawowej w Szczyrku i starszo i młodsza grupa dziś obszedzy tu razem są pięknie ich tu witamy te nasze drobnioczki, czyli najmłodszych górali spod Klinczoka. Pierwszy nam tu wystąpią stroja regionalnych górali żywieckich. Przepięknie wyglądają. Ci najmłodsi mają ze 3 roczki, 4. Te tańce, które nawiązują do pięknych gór, do Andów, ale też był taniec Kondora, nawiązujący do tej góry charakterystycznej. No i oczywiście też z tyłu stoją Inkowie, lud, który między innymi uprawiał ziemię i taniec właśnie wychwalający Matkę Ziemię. Także bardzo cieszymy się, że są z nami. Rozbudowano kapela muzyczna. Thank you.
reprezentują nam tańce i śpiewy Beskidu Żywieckiego, charakterystyczne dla górali Szczyrkowskich. Także cieszymy się, że są z nami. Wczoraj występowali w Istebnej, dzisiaj już trochę im jest lepiej, chociaż porno i dusno. No oczywiście. No i niektórzy jeszcze na odpuście są, niektórzy jeszcze ważą obiad, a dzisiaj zmiana druga. Ondraszek. Krzewiąc kulturę właśnie tej pięknej miejscowości ułożonej pomiędzy Klimczokiem a Skrzycznym. A my się zaraz już teraz przenosimy bardziej na wschód, ale na pogórze, z kim przyjechali do nas zespół Kowalnia ze Stróż, pogórze Gorlickie. To jest taki region, który leży między Lachami a właśnie Pogórzem. I oni będą reprezentować też pieśni i tańce charakterystyczne dla ich regionu. Dziewczyny w gorsetach, w sukniach, łapcy w białych gaciach. To też nawiązuje do tych tradycji właśnie rolniczych, a nie biały materiał odbiją słoneczko, żeby nie było ciepło. Ale to też była kwestia tego, że uprawiało się lyn, potem się go prało nad wodą, bieliło. I to były naturalne materiały, które nosiły i kobiety, i mężczyźni. Słomkowe kapelusze też nawiązują do tradycji rolniczych. A my już chcemy teraz uwidzieć, jak się na Pogórzu Gorlickim tańcuje. Kowalnia! Dydry dom, wszelki wróbel załatowa, wróblica za kicą, jak się zejdą pod kicą, a wróblica za kicą, jak się zejdą pod kicą. Thank you.
wysokim dębie, na wysokim dębie. To zbierała gra, to będzie ja. Słoneczki i Borisiowi na głowie.
Takie wielkie gratulacje za wysoko. A posadowy do lasa na podkowę sarnę, nogi miała jak imię, łocka miała cudne. Nogi miała jak imię, łocka miała cudne. Zajęcie! Thank you.